Czułam się wręcz podekscytowana, obcując z tymi dylematami uporządkowanymi w sposób bardzo systematyczny. Pomyślałam, że jeżeli mam wystąpić jako koreferent pani, to bardziej będę bazowała na moim drugim wykształceniu, czyli wykształceniu filozoficznym. Był taki moment, gdzie ja próbowałam obie profesje łączyć, teraz troszeczkę od tego odeszłam i z przyjemnością powróciłam w związku z dzisiejszym seminarium. Pani tutaj zaprezentowała trzy modele, w jakich funkcjonuje model człowieka ekonomicznego. Ja przywołam czwarty, o którym pani nie wspomniała, i dla mnie on będzie takim bazowym, mianowicie człowiek ekonomiczny jako pewna koncepcja antropologiczna z zakresu antropologii filozoficznej. To jest koncepcja, która pani portretując tutaj w książce i przypominając dzisiaj tą definicję człowieka ekonomicznego, to zwracała uwagę na dwie cechy, czyli podejście maksymalizacyjne w zakresie bogactwa czy dochodu. To dotyczy wszystkich podmiotów w sferze gospodarczej, czyli nie tylko przedsiębiorców, którzy maksymalizują zysk, ale również konsumentów, którzy maksymalizują oszczędności, czy pracowników, którzy maksymalizują swoje pensje. Czyli nastawienie na taki cel. A druga cecha, o której pani wspominała, to jest metoda maksymalizacji, mianowicie racjonalność, umiejętność racjonalnej kalkulacji. Jeśli chodzi o człowieka ekonomicznego, to zresztą to też było widoczne w pani dzisiejszej prezentacji, ta druga cecha wydaje się mniej istotna. Pani o tym wspominała, a z perspektywy takiej antropologicznej ja to potwierdzam i jak gdyby akcentuję. Człowiek ekonomiczny, homo economicus, źródeł tej koncepcji możemy szukać już w starożytności. Pani podjęła pewną polemikę i również mnie wymieniła w książce jako osobę, która jako autora tej koncepcji podaje Adama Smitha. Pani podawała Johna Stuarta Milla, czyli wiek później, XIX wiek. Niemniej w takim ujęciu antropologicznym ja podtrzymuję swoją tezę, że ojcem tej koncepcji jest Adam Smith, natomiast on miał poprzedników, których możemy znaleźć w filozofii greckiej, możemy znaleźć w koncepcji nauki o duszy Platona, dla którego taką główną częścią duszy, najbardziej krytykowaną, ale też dominującą w ludzkich motywacjach, jest dusza pożądliwa i ona odpowiada właśnie za takie maksymalizacyjne podejście w stosunku do dóbr materialnych. Kolejnym takim mistrzem duchowym i ojcem tej koncepcji możemy uznać Arystotelesa, który przestrzegał przed zajmowaniem się działalnością gospodarczą, pokazując, że to jest droga bezkresna, że gdy tylko wkroczymy na tę drogę, to ona porwie nas i jak gdyby nie stawia żadnego celu, który można by osiągnąć, tylko ten cel jest bezkresny, w związku z czym jak gdyby już nie będzie dla nas wyjścia, będziemy nie do uratowania. Czyli to podejście maksymalizacyjne w zakresie dóbr materialnych było już tam podkreślane, a u Adama Smitha ono znalazło jak gdyby pewną definicję. Ja,
Ja przywołam jeden fragment z Bogactwa Narodu, który w ten sposób opisuje nasze motywacje. On mówi tak: pragnienie poprawy naszego bytu budzi się w nas już w łonie matki i nie opuszcza nas nigdy aż do grobu. Na całej przestrzeni czasu, jaka oddziela te dwa momenty, nie ma chyba ani jednej takiej chwili, w której człowiek by nie odczuwał żadnego pragnienia, jakiejkolwiek zmiany lub poprawy. Czyli to już jest jak gdyby w zakresie maksymalizacji dochodu, bo dla niego poprawa położenia to była poprawa położenia materialnego, a maksymalizacja wiązała się z maksymalizacją efektu finansowego. Więc to zdefiniowanie człowieka, natury ludzkiej w tych kategoriach znajdziemy w Bogactwie Narodów w sposób pełny. U Smitha można dodać jeszcze, że on nie tylko w ten sposób diagnozuje naturę ludzką, ale również formułuje postulat etyczny. Pani mówiła o tej roli normatywnej koncepcji homo economicus. Ona się pojawia już u źródeł. Adam Smith mówi dokładnie tak, jak pani to wykazywała, ponieważ są dwa argumenty, jakie się u niego pojawiają. Jeden w Bogactwie Narodów i on jest dokładnie taki, jak pani przedstawiała. To znaczy, ponieważ działa mechanizm niewidzialnej ręki rynku, który harmonizuje indywidualne egoizmy, prowadząc do bogactwa narodu, jeżeli bogactwo narodu jest celem, a jest celem działalności gospodarczej, to nieodzownym elementem, aby ten cel zrealizować, jest maksymalizacja zysku. Więc to jest taka argumentacja, którą spotykamy w tym ikonicznym dziele z zakresu historii myśli ekonomicznej. Natomiast w teorii uczuć moralnych pojawia się dodatkowa argumentacja. To jest dzieło kilkanaście lat, 17 lat wcześniejsze niż Bogactwo Narodów, pochodzące z 1776 roku. I tam on daje argumentację teologiczną. Mianowicie mówi, z reguły utylitaryści postrzegali Boga jako utylitarystę i dla Smitha Bóg ma właśnie takie intencje w stosunku do człowieka i obdarzył człowieka określoną naturą, właśnie taką, maksymalizującą efekt materialny, z tego powodu, że chciał, aby żyło mu się dobrze w aspekcie materialnym na ziemi i jak gdyby jego zmysł doskonały, ich wszechwiedza pozwoliła jak gdyby tak to zaplanować, że wiedział, że właśnie obdarzając człowieka takimi skłonnościami, zachłannością, pożądliwością, skłonnością do maksymalizacji dochodu, zagwarantuje najskuteczniejszą realizację tego celu. Także on tam wyraźnie sformułował, mam przygotowane fragmenty z teorii uczuć moralnych, ale może w tym momencie nie będę ich przywoływała. W każdym razie sformułowanie takiego postulatu, takiego wzorca etycznego w postaci motywacji ekonomicznych jest tam widoczne. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą cechę człowieka ekonomicznego, mianowicie zdolność do racjonalnej kalkulacji, to z tym jest gorzej, dlatego że o tym nie mówią ani starożytni za bardzo, ani i pani też o tym wspominała, ani o Adama Smitha, znaczy pani nie mówiła o Smithie, pani mówiła, że u Mila nie jest to wyraźnie sformułowane jako ten druga cecha istotowa człowieka ekonomicznego. To pojawiło się wraz z teorią racjonalnego wyboru faktycznie, czyli później. I gdy mówimy o człowieku ekonomicznym, to w zasadzie można by uznać, że ta maksymalizacja bogactwa jest wystarczającą cechą definicyjną, ale jestem gotowa rozszerzyć ją również o umiejętność kalkulowania. I tutaj mam na myśli wpływ, jaki wywiera Schumpeter, pokazując, znaczy to wydaje się dość przekonujące, w każdym razie on pokazuje, że ekonomia odegrała olbrzymią rolę w krzywieniu umiejętności racjonalnego myślenia
że ona wymusza racjonalne myślenie, że ona oferując, tu się opiera na analizach Lombarda, ale nadaje taką bardzo emocjonalną aurę tym analizom, że ekonomia daje narzędzia w postaci wymierności swoich parametrów i współmierności tych parametrów, to znaczy, ponieważ wszystkie dane w ekonomii są wyrażane w pieniądzu, oto daje nam ona takie narzędzia porównania tych danych, zasada podwójnej księgowości, czy no właśnie porównywanie nakładów i efektów, prawda? To są narzędzia, które pozwalają nam rzeczywiście realizować tę potrzebę, czy ten motyw maksymalizacji zysku, dochodu, czy bogactwa. Więc Schumpeter mówi, że to tak jak nauczymy kogoś czytać z nadzieją, że będzie czytał jakieś teksty prawomyślne ze względu na naszą doktrynę, ale on otrzymawszy tę umiejętność będzie czytał wszystko i może stać się wrogiem jakimś i uprawiać heterodoksję, herezję czy cokolwiek, prawda? Stać się naszym krytykiem. I podobnie jest z umiejętnością kalkulowania, której ekonomia w sposób doskonały uczy, i Schumpeter opisuje imperialny wymiar tej umiejętności. Po prostu człowiek nauczony kalkulować, mierzyć różne jakości życiowe, je porównywać, kalkulować i wybierać w ten sposób, że maksymalizuje efekt wymierny, on nie zachowuje dla siebie tej umiejętności, tylko ją zaczyna stosować w różnych dziedzinach ludzkiego życia i tutaj Schumpeter opisywał ten imperialny wymiar tej umiejętności z krytyką, bo on mówi, że to zagraża osłoną kapitalizmu. To był myśliciel prokapitalistyczny, liberał gospodarczy, ale jednocześnie to był ten autor, który wieszczył śmierć kapitalizmu, nie z powodu jego wad, ale pod ciężarem jego zalet. I jednym z powodów, z jednym czynników zagrażającym trwaniu kapitalizmu było właśnie to, że ludzie nauczeni kalkulować, zaczną kalkulować w sferze, w której nie powinni tego robić, mianowicie w relacjach osobistych, bardzo intymnych, romantycznych, co zagraża modelowi rodziny, bo zaczynamy kalkulować i traktować dzieci jako dobro konsumpcyjne, bądź inwestycyjne, no inwestycyjne już nie, ale jako konsumpcyjne, ale średnio opłacalne, bo bardzo kosztowne i tak dalej, czy partnera też, jako nosiciela kapitału, jakiegoś dochodu, więc to zaburza tę sferę, która jest niezbędna, ona wywodzi się z innych epok, taka tradycyjna rodzina, ale ona jest niezbędna, aby móc iść do sfery gospodarczej, mieć w sobie tę energię, to wsparcie wydzielone z tradycyjnej rodziny i móc wystąpić na agonię gospodarczą, prawda? Czyli podjąć konkurencję, rywalizację, która w gospodarce wolnorynkowej jest niezbędna. Czyli ze względu na siłę argumentacji Schumpetera, temu nie towarzyszą badania empiryczne, na które się pani powołuje, ale jak gdyby jakaś taka intuicja i obserwacja przekonuje mnie, że ta umiejętność racjonalnego myślenia jest ściśle z ekonomią związana i gotowa jestem jako mniej istotna, ale rzeczywiście jako pewien składnik definicji człowieka ekonomicznego również tę umiejętność, czy tę skłonność do racjonalnego myślenia mu przypisać. I zasadnicze, gdy mówimy o koncepcji antropologicznej, to zasadnicze pytanie, jakie wobec niej stawiamy, to jest pytanie, czy ona jest prawdziwa. No bo to jest podstawowe pytanie, którym zajmuje się filozofia, prawda? Nie interesują nas pewne modele teoretyczne, które w sposób spójny, których kryterium jest spójność, bo troszkę tak to było w koncepcji Mila, prawda? On stworzył pewien system dedukcyjny, gdzie koncepcja człowieka ekonomicznego była pewnym założeniem, pewną hipotezą, która miała dawać spójność taką dedukcyjną temu modelowi. Natomiast jeżeli traktujemy ją jako koncepcję filozoficzną, antropologiczną, to podstawowe pytanie jest takie, czy ona jest prawdziwa. To znaczy, czy człowiek, czy istnieje natura ludzka, a jeżeli istnieje, to czy jakimś istotnym, dominującym, uniwersalnym rysem tej natury jest właśnie zachłanność, ta potrzeba maksymalizacji bogactwa,
No i po drugie, chociaż to ma mniejsze znaczenie, czy umiejętność racjonalnego kalkulowania jest również elementem tej nauki? I odpowiedź, jaką tutaj będę przedstawiała swój pogląd na ten temat. W filozofii jest to jak najbardziej dozwolone. Każdy autor może mieć własne ujęcie pewnych kwestii, aczkolwiek będę się wspierała doniesieniami nauk empirycznych. Mianowicie moja odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Jeśli chodzi o obie cechy opisowe, konstruujące ten model, żadna z nich nie jest elementem natury ludzkiej. Jeżeli chodzi o maksymalizację bogactwa, to odwołując się do psychologii ewolucyjnej, do etnografii, do badań społeczności pierwotnych, do doniesień o funkcjonalności pewnych cech w ramach ewolucji biologicznej, które kształtowały pewną naturę ludzką, to tam nie ma takiej skłonności maksymalizującej w zakresie bogactwa. Wręcz na odwrót, raczej tutaj mamy do czynienia z potrzebą zaspokojenia potrzeb biologicznych, a nie z maksymalizacją, z jakimś takim, z tym, co Platon opisywał jako hedonizm, sybarytyzm, czy kompletna degeneracja, czyli dusza pożądliwa, która jest zachłanna w sposób nieograniczony, aż do kompletnej degeneracji. Platon tutaj używał bardzo takich wizualizacji, które robią niesłychane wrażenie, ale czegoś takiego nie obserwujemy. Raczej tutaj ma rację Maslow, który mówi, że takie fundamentalne potrzeby, czyli zaspokojenie potrzeb biologicznych, a potem przechodzimy już do potrzeb społecznych, potrzeb akceptacji czy potrzeb uznania. Także jeżeli tylu autorom wydawało się, że jest to cecha, na przykład tak jak w tym cytacie z Nisa, to widzieliśmy, że wielu autorom się wydawało, że jest to cecha natury ludzkiej, to oni popełniali ten błąd, o którym pisał Karl Popper w Nędzy historycyzmu. Mianowicie autorzy formujący koncepcję natury ludzkiej z reguły opisują siebie. I tak z reguły jest, prawda? Że to, jacy my jesteśmy, wydaje nam się, że wszyscy mają podobne motywacje. I dlatego najbardziej nieufnymi ludźmi są złodzieje czy kłamcy, prawda? Bo im się wydaje, że wszyscy kłamią czy kradną i tak dalej. I jeżeli tak wielu i filozofów, i myślicieli ekonomicznych dostrzegało tego rodzaju motywacje, to dlatego, że tak postępują, nie mówię oni, ale po prostu ludzie wokół nich, po prostu nastawienie na motywację efektu ekonomicznego jest cechą naszej kultury, a nie cechą natury ludzkiej. Jest cechą ludzi żyjących w ramach oddziaływania cywilizacji zachodniej, a nie ludzi, po prostu ludzi w ogóle. Jest to element, jest to ścieżka rozwoju cywilizacji, którą nasza obrała, ale nie jest to kierunek jak gdyby konieczny. On jest bardzo pociągający, bo bardzo opłacalny, dający bardzo namacalne efekty gospodarcze, ale to jest jeden z wielu możliwych dróg, którymi można podążyć. I w naszej cywilizacji to jest element, który, czyli to nastawienie na maksymalizację bogactwa nie ma na celu, tak jak to sugerował Platon, nie ma na celu hedonizmu, sybarytyzmu, takiej zachłanności w konsumowaniu. W maksymalizacji bogactwa w ramach naszej kultury nie chodzi o konsumpcję, tylko chodzi o potrzebę zaspokojenia. Ja będę używała określeń z nauki o duszy Platona, dlatego że one są bardzo funkcjonalne, tak metodologicznie, ale one też żyją we współczesnej literaturze. I są autorzy, którzy po prostu tych określeń, może za chwilę użyję pewnego greckiego określenia, ale ono funkcjonuje w literaturze współczesnej. Na tym pojęciu opiera się jeden z zasadniczych swoich wywodów, Francis Fukuyama, czyli jeden z najbardziej wybitnych filozofów społecznych, politycznych XX wieku. Mianowicie tutaj mówi
mówię o duszy, którą Platon nazywa Tymos, dusza tymotejska. To jest dusza, która, której celem nie jest konsumpcja, nie jest przyjemność konsumowania. Jak konsumujemy, nie potrzebujemy świadków. Prawdę powiedziawszy, nawet świadkowie mogą nam zepsuć przyjemność konsumpcji, bo jakoś cywilizować tę konsumpcję, a niekiedy być może ona nie musi tak wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o duszę tymotejską, to my tutaj świadków potrzebujemy, dlatego że dusza tymotejska to jest ta, inaczej ona jest nazywana gniewliwą albo temperamentem, ale to tymos, mi się wydaje, że najlepszym określeniem, ona po prostu troszczy się o naszą pozycję społeczną. Ona odpowiada o naszą rywalizację, o uznanie, o dobre imię, o sławę, popularność, nieśmiertelność, władzę, moc. I w ramach naszej cywilizacji Maslow opisuje te potrzeby, że po zaspokojeniu potrzeb tych biologicznych pojawia się potrzeba akceptacji, a potem potrzeba uznania. Czyli to jest taki trzeci rodzaj potrzeb diagnozowany w psychologii społecznej. I w naszej cywilizacji są elementy oligarchiczne. Nie we wszystkich krajach w sposób jednakowy one występują, ale faktycznie wykorzystujemy bogactwo jako taki zewnętrzny symbol podkreślenia swojego statusu społecznego. I to jest bardzo wygodny miernik pozycji społecznej, ponieważ on jest widoczny. To, że ja jestem wykładowcą akademickim, nie jest widoczne w sklepie, ale jeżeli będę miała torebkę Louis Vuittona, to po prostu to będzie kod odczytywany przez osoby wokół i od razu będzie pewien komunikat czytelny. Temu służą marki samochodów, zegarki i tak dalej, prawda? Pewne zewnętrzne znamiona w korporacjach, marka z samochodu służbowego jest takim czytelnym miernikiem funkcji, jaką kto pełni. Czyli jest to bardzo czytelny miernik, a dusza tymotejska potrzebuje czytelnych mierników. Dlatego, że to, na czym nam zależy, to wchodzi w jakimś też aspekcie zazdrość otoczenia. Więc żeby ten efekt odnieść, po prostu nasz komunikat musi być czytelny, prawda? Dusza tymotejska potrzebuje otoczenia i jego reakcji. I musi komunikować się w sposób czytelny. Ten moment, ten rodzaj analizy jest u Schumpetera. On mówi, tłumaczy, dlaczego od momentu pojawienia się kapitalizmu takie najtęższe głowy szły do gospodarki. I on mówi, że jednym z elementów było to, że sukces w gospodarce był czytelny dla otoczenia. I to było to, co było takim walorem przyciągającym do tej dziedziny życia. Więc moja odpowiedź na pytanie, czy koncepcja motywacji takich ekonomicznych jest opisem rzeczywistości, jest taka, jako natury ludzkiej nie, jako pewnego elementu kulturowego, obecnego wśród nas, tak, ale jest to cecha relatywna, obowiązująca w naszej kulturze, w innych niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą cechę, jak powiedziałam, ona w mojej analizie jest mniej istotna, ale ją też włączyłam, mianowicie umiejętność racjonalnego kalkulowania, to tutaj odwołuję się do analiz, które pani doktor przedstawiła w swojej monografii. W zasadzie nie mam nic do dodania. Osiągnięcia psychologicznej teorii decyzji czy ekonomii behawioralnej. Pani dzisiaj chyba, ja się trochę spóźniłam, chyba o tym dzisiaj nie było mowy, prawda? Ale pani w monografii bardzo dokładnie opisuje konstatacje oparte na badaniach empirycznych ekonomistów behawioralnych, którzy są już włączani do głównego nurtu, prawda, i poważnie traktowani. I to wszystko, te wszystkie doniesienia dezawuują jakąś wizję racjonalności. Psychologiczna teoria decyzji mówi, że sposób, w jaki podejmujemy decyzje, odbiega od tych norm, które są formułowane w ramach racjonalnej teorii decyzji. Popełniamy szereg, wpadamy w pułapki myślenia, to tytułowe Kahnemana, prawda? Popełniamy błędy kognitywne, czyli rzeczywiście nie jesteśmy zdolni jako istoty empiryczne do takiej racjonalnej kalkulacji. Więc jako
koncepcja filozoficzna z ambicjami do opisu rzeczywistości. Nie. To nie jest opis rzeczywistości, na pewno nie natury ludzkiej i na pewno nie racjonalności natury ludzkiej. Natomiast ja należę do tych, którzy tej koncepcji bronią jako normy. Nie jako opisu, ale jako normy. I tutaj troszkę się odwołuję, troszkę też może bym polemizowała z panią, mianowicie ale już jestem pośpieszana, więc tak szybciutko, tylko wnioski. Jest to, ta koncepcja jest potrzebna, czy wręcz niezbędna, czy ona po prostu funkcjonuje w życiu gospodarczym jako norma. To znaczy, jeżeli w życiu gospodarczym, w ramach kapitalizmu, nie będziemy maksymalizować bogactwa, i nie będziemy starać się postępować racjonalnie, to znaczy unikać pewnych pułapek myślenia, do których mamy skłonność, i błędów kognitywnych, do których mamy skłonność, będziemy skuteczniejsi. Im więcej będziemy popełniać takich błędów, albo będziemy mniej zmotywowani w zakresie maksymalizacji dochodów, będziemy mniej konkurencyjni na rynku. I ludzie, którzy tych błędów nie popełniają, albo są bardziej zmotywowani, oni po prostu wygrają konkurencyjnie. Czyli w zakresie życia gospodarczego w ramach kapitalizmu, który jest, no tutaj trudno zakwestionować, najbardziej efektywnym systemem gospodarczym i im bardziej opartym jest na maksymalizacji ze strony wszystkich podmiotów, jak powiedziałam, i konsumentów, i przedsiębiorców, i pracowników, i im bardziej racjonalny, tym skuteczniejszy. Faktyczny kapitalizm nie wyraża ani równowagi rynkowej doskonałej, ani czystej racjonalności i tak dalej. Empiryczny odbiega, ale ten czysty kapitalizm jest pewnym wzorcem dla gospodarki empirycznej, a unikanie błędów kognitywnych i zmotywowanie na maksymalizacyjne jest czymś, co nas do tego modelu przybliża. I każdy, kto będzie bliżej tego modelu, będzie efektywniejszy i po prostu z ludźmi, którzy są mniej zmotywowani i mniej racjonalni, bardziej popełniający błędy, pułapki myślowe, po prostu te osoby mniej racjonalne i mniej zmotywowane będą przegrywać. Czyli jest to pewna norma osiągalna, nie w 100%, ale to jest norma osiągalna. Jakieś przybliżenie jest osiągalne wbrew temu, do czego mamy skłonność. I jako norma jest pewnym apelem, żeby, znaczy w zakresie gospodarczym nawet to nie jest apel, po prostu grozi nam klęska, jeżeli nie będziemy się tej normy zbliżać. Natomiast jest model ekonomiczny, to była teza mojego doktoratu, który pisałam jeszcze wówczas, gdy łączyłam filozofię z ekonomią. Mianowicie to była taka teza, że to jest również norma etyczna. W tym sensie, że jest to motywacja ekonomiczna jest niezbywalnym elementem funkcjonowania kapitalizmu. I tutaj jest moja polemika z pani tezą, bo pani w ostatnich slajdach pokazywała, że liberalizm a motywacje ekonomiczne, prawda, że można być liberałem nie akceptując tych motywacji, można akceptować te motywacje nie będąc liberałem gospodarczym. W mojej opinii, i tutaj nie mówię o racjonalności decyzji, ale o motywacjach ekonomicznych, kapitalizm jako system gospodarczy absolutnie nie funkcjonuje. Jeżeli podmioty na rynku, nie mówię o umiejętności racjonalnego kalkulowania, ale motywacjach ekonomicznych w sensie maksymalizacji dochodu, bogactwa. Jeżeli będziemy funkcjonować gospodarczo, nie wykazując tego rodzaju motywacji, kapitalizm nie będzie funkcjonował. Wszystkie prawa ekonomii, jak prawo podaży i popytu, jak sygnałowa funkcja cen opisywana przez Hayeka, jak ten element rynku jako procedury odkrywania też Hayek, prawda? Ale odwołajmy się do tego, co jest podstawowym prawem ekonomii, prawda? Czyli to prawo, które cenę rynkową jak gdyby trzyma, każe jej oscylować wokół ceny równowagi rynkowej i to jest oparte na prawach podaży i popytu. Nie działają prawa podaży i popytu, jeżeli ludzie na rynku i konsumenci, i producenci nie mają motywacji ekonomicznej, prawda? No bo co mówią te prawa? Jeżeli rośnie cena, to konsumenci
zmniejszają swoje zainteresowanie, natomiast producenci wzrasta podaż danych dóbr, bo są zainteresowani. Dlaczego konsumenci nie chcą kupować drogich produktów? Gdyby nie działała maksymalizacja zysku, kupowaliby, prawda? Dlaczego producenci chcą produkować dobra, których cena rośnie? Bo chcą zarobić. Gdyby nie chcieli zarobić, nie produkowaliby tych dóbr. Czyli żadne z tych praw fundamentalnych po prostu by nie działało, gdyby medium, podmiotem na rynku nie był człowiek ekonomiczny, który chce po prostu konsument oszczędzić, a producent zarobić. Dobra, to już kończę. Czyli jeżeli podmiot ekonomiczny w tej cesze maksymalizującej dochód nie będzie elementem gospodarczym, kapitalizm nie będzie działał, a w ramach filozofii kapitalizmu jest obecny nurt. Ja się kiedyś z nim bardziej identyfikowałam, teraz mam do niego większy dystans, ale jest taki nurt reprezentowany przez Hayeka, przez Ayn Rand, który mówi, że kapitalizm to nie jest tylko kwestia po prostu system skuteczny gospodarczy. Jeżeli nie cenimy bogactwa, możemy zrezygnować z tego systemu. To jest nurt, który pokazuje, że kapitalizm służy życiu. Że bez kapitalizmu ludzie w tej ilości, w jakiej żyją, po prostu nie przeżyją. Że on uzyskuje wymiar moralny jako system, który najskuteczniej pozwala przeżyć możliwie szerokiej liczbie populacji, jaka żyje na świecie. W związku z czym on zyskuje wymiar moralny i jeżeli tak traktujemy kapitalizm, to jako konsekwencję takiego podejścia człowiek ekonomiczny jest pewną normą etyczną. To znaczy nawet gdybyśmy bardzo nie chcieli, to powinniśmy tego rodzaju motywacje, wkraczając w sferę gospodarczą, nie w inne, ale wkraczając w sferę gospodarczą, powinniśmy kierować się takimi motywacjami, aby stać się tym nieodzownym elementem funkcjonowania mechanizmu, który służy życiu. I ostatnia uwaga, którą tylko zasygnalizuję, mianowicie, abyśmy nie traktowali tego postulatu bycia człowiekiem ekonomicznym jako czegoś, co jak gdyby zrywa nas ze smyczy i urania pewną bestię. Oto już możemy być zachłanni, możemy dowoli ujawniać swoją pożądliwość i tak dalej. To nie jest coś, pani wspominała, że jako model dla przedsiębiorców on ich uwalnia od pewnych norm płynących ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Podobnie to może działać, jeśli chodzi o konsumenta. Jako konsument już nie muszę oceniać w stosunku do ekologii albo do pracy dzieci, producentów, tylko kieruje się ceną i jakością oferowanych przez nich dóbr. Czyli można tak na to patrzeć. Natomiast ja sugeruję spojrzeć na tę normę motywacji ekonomicznych nie jako uwolnienie bestii, ale jako wezwanie do pewnej aktywności, która jest niezwykle trudna. Ja wspominałam, że to nie jest naturalne w naturze ludzkiej. W naturze ludzkiej nie jest kalkulowanie, a nie myślenie. Myślenie jest trudne. Nie lubimy myśleć. Tutaj są młodzi ludzie, no to jak się uczycie, to jest jakiś trud, prawda? Jest w naturze ludzkiej raczej unikanie takiej aktywności. Satysfakcja z poznania to jest cecha promila ludzkości. Generalnie ludzie stosują różne heurystyki, czy naśladują innych, żeby właśnie nie myśleć. A kalkulacje ekonomiczne zakładają indywidualne myślenie. A więc jest to trud. Człowiek ekonomiczny wymaga od nas pewnej aktywności, która jest niezwykle trudna również w innych aspektach. I to opisuje Hayek. Współczesne społeczeństwo kapitalistyczne wymaga od nas zachowań, do których nasza biologiczna natura jest w opozycji radykalnej. Wymaga działania w warunkach niepewności, porzucenia sfery komfortu, podjęcia ryzyka, tak jak to opisuje Schumpeter, ryzyka na kredyt, więc jest to niezwykle trudne. Współpracy z obcymi, których się z natury boimy. W związku z czym, jak gdyby... A ja się powiem teraz właśnie.